Cześć ekipa, właśnie przyszedłem z serwisu całonocnego z domu. Ja wam teraz pokażę. Tak, to jest to, o czym wam mówiłem. To, co mówiłem, pisałem na poście. Na temat magazynków Special Arms. Teraz głównie się zajmowałem modelem, konkretnie tym właśnie, czyli Dogiet. W sumie obecnie jeden z niewielu midów, a nie wiem, czy nawet nie jedynym dostępnym na rynku. Jak widzicie, tego trochę jest. Tak, to wszystko dzisiaj musiałem serwisować. No i tam jeszcze rzeczy, to już nie związane z tym. To też nie z tym. Tak, mamy. To nie są wszystkie, nie chciało mi się już robić, od 3 rano, w nocy skończyłem. Tutaj mamy 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, około 15, 16 magazynków. W sumie jest 20 ponad, bo jeszcze mam kilka w domu. I że było śmiesznie, prawdopodobnie, bo tu zostawiamy sobie to weekend. Dobra. Tam odkładamy magazynki po każdym weekendzie, które są coś nie tak. Klienci przychodzą, mówią, że coś im nie działa, tak, zacina się, czy cokolwiek, patrzymy. I nie ma tam dużo magazynków, z czego większość to są te trzy. S-Magi i ten sam gietowy. I powiem szczerze... Dobra, tu widzę, że utknął bardzo głęboko i widzę sprężynę. Nie powinno widać sprężyny, czyli znaczy, że się totalnie obrócił ten popychacz. Tu również. Jeden tylko trochę cofnięty, może być brud. Okej, ten umówmy się, że niezidentyfikowany. Ten na 100% widzę sprężynę. Jest dosłownie sprężyna, a dopiero pod nią popychać. I tutaj... popychacz jest dobrze, ale sprężyna go próbuje wyprzedzić. Bokiem się wcisnęła. Szczerze, kurde, zrobię zdjęcie chyba, żeby potem nie było, że... że wiecie, ustawka czy coś. A wiecie, zawsze mogę przywinąć. Ten typ materiałów, co tam będę robił ewentualnie, takie wiecie, sprzętowe, to już nie będę patrzał, żeby było bez cięć i tak dalej, bo to już nie jest aż takie ważne. To nie jest... Tylko wam zaraz spróbuję to zdjęcie zrobić i będziecie mieli... Dobra, jest. Widać sprężynę. I teraz tak, a propos, właśnie, bo tak mówiłem, tak? Te magazynki po prostu to jest totalny rupieć. I nie przez złe magazynki, one mają świetne rozwiązania, łatwy dostęp do popychacza. No ogólnie mają kilka fajnych zalet, łatwość też wyjmowania sprężyny. Wszystko super, świetnie. I teraz tak, te magazynki kupiliśmy na jesień, dokładnie tam może datę wam wrzucę, jak będzie mi się chciało. Ale ogólnie chodzi o to, że one naprawdę dużo nie grały, to jest wiecie, no zima, tak? I ewentualnie tam październik, listopad. Te magazynki S-Magi z kolei kupiliśmy teraz na wiosnę. Czyli to są nowówki praktycznie. Ten, który jest na zdjęciu, który byłem na poście, wrzuciłem, no to jest magazyn, który od razu taki wyszedł z pudełka. I teraz, żeby nie było, że tutaj coś ten, wiecie, też kombinuję, spróbujemy jeden test, ponieważ to ok, to już wiecie o tej wadzie i tak dalej, ale zobaczymy. Bo mamy więcej magazynków, wiecie, odpakowaliśmy tak połowę. Tutaj. Tutaj mam midy właśnie S-Magi i głównie gietowe. S-Magów też trochę, że wyjmuję, nie wiadomo skąd. Tutaj mamy te magazynki. I zrobimy takie, wiecie, odpakowywanie na żywo. I sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Powiem szczerze, jak tam pisałem, tylko cząstka magazynków jest wadliwa od początku. Większość się w bardzo krótkim czasie ta woda pojawia. To jest kwestia, wiecie, jednej, dwóch, trzech gier nawet. Więc ja teraz po prostu przejrzę wszystkie, które nam zostały na zasadzie, wiecie, no mamy zapasy na sezon bardziej. Dobra, to może zrobię, żeby szybciej będę całkiem opakowywał, bo na szczęście tą wadę widać od razu. To wiecie, jeśli jest taka wada, taka chamska wersja, to widać to od razu na zasadzie takiej, że po prostu jest sprężynę, a popychacz jest przesunięty. Z kolei jeśli ta wada i tak jest na tyle, wiecie, ona jest tak czy siak, nawet jak tego nie widać, bo po prostu słabo się trzyma ten popychacz i on się po prostu no, wypada. Wypada popychacz od sprężyny i w tym momencie jest tak, że się przez... No, obraca pod kątem i tak dalej. No wiadomo, jak jest popychacz pod kątem, no to nie ma szans, by to było dobrze. Więc zrobię sobie odpakowanie. Te z Giet, powiem szczerze, że nie wiem, czy jakikolwiek był od razu wadliwy. Ta wszystkie z Giet, no tylko tutaj miałem S-Magi jeszcze. Nie ukryłem, że mam zamówienie w drodze i boję się, co przyjdzie.
giet. Nie wiem, czy chociaż jakikolwiek był od razu wadliwy, ale też sprawdzę, bo czasami może być tak, że no wiecie, że w ogóle będzie, to będzie już ewenement, ale nawet jeśli nie, to one się pojawia w bardzo krótkim czasie. Ja tych magazynków mam tutaj no paręnaście, 20 z tych uszkodzonych w sumie. Myślę, że 20 kilka, takie 20, wiecie, 2, 23, coś koło tego będę miał w sumie uszkodzonych z tą awarią. Wszystkie mają to samo awarię, od razu mówię. To nie jest, że inne, że brudne czy coś. Wszystkie mają, że popychacz wypadł. Na ścianie w tym momencie to są magazynki tego typu 4 i mam na givera no mniej niż 10, bo nie wszystkie są tego typu, wiecie, ja mam jeszcze wcześniejsze magazynki z innych tych zamówień, z innych w ogóle modeli i tak dalej. No i będę szczery, że jaka statystyka wygląda, na 30 kilka używanych 20 kilka jest w ciągu kilku miesięcy, takich wiecie, mało kilku miesięcy, bo to mówimy o zimie, trzeba kilka miesięcy, ale mało użytkowane były. W sezonie one będą grały po kilka razy tygodniowo każdy, to będzie jak wiecie, jak jeden dzień to, taki to jest, jeden taki tydzień to jest jak teraz 2 miesiące pod względem użytkowania. No raczej nie będzie w tego wady, bo teraz zostały mi tylko te gietowe, które są o tyle lepsze, że ta wada wychodzi po chwili. S Magi jak na tym zdjęciu wychodzą od razu i będę szczery, wrzucę na pewno na 100%. Będę robił tak samo jak teraz, jak przyjdzie świeżo. Dobra, do tego się w sumie nadają. Jakoś śmieć. Jak przyjdą mi magazynki prosto z tego, z hurtowni, nie będę mówił skąd, no to wtedy po prostu jeszcze raz zobaczę, zrobię taki filmik i nakręcę na żywo. Oczywiście to czy będzie coś ekstra, czy nie, to zobaczymy, bo wiecie, jest zawsze szansa, że to była jedna jakaś tam partia. O, tu wam coś pokażę ciekawszego nawet. Także mimo, że to będzie, wiecie, nie ten typ awarii, serio. Dobra. Kurczę, nie wiem, co będzie widać. A, w życiu. O, i zaparowało, ale to dlatego zaparowało, że tu jest dużo zimy na dworze, a ja świeżo przyszedłem i wiecie, i nagrywam. A trudno, no, będzie jak będzie. Jakość filmika. To dobre zdjęcie wam pokażę. W tym magazynku, co teraz trzymam tutaj, jest taka wada, że po prostu jest jakiś spory śmieć w środku. Podam sobie zobaczyć jakości, co? Masakra. Mówię, zero kontroli jakości jest uspecny obecnie. Nie wiem, czy kiedyś było inaczej. Ale po prostu zobaczycie, że jest wielki papro. Taki, który blokuje, faktycznie będzie blokował się, albo jak ktoś by próbował załadować taki magazynek, to, no to jak to wejdzie głębiej i się gdzieś tam ze sprężyną połączy czy cokolwiek. Ogólnie no nie wygląda to dobrze. Jak chodzi o obecnie magazynki tego, te dwóch rodzajów. Powiem szczerze, mam, żeby nie być też, wiecie, że mówię nie fair, obrażam jakąś firmę i tak dalej. To jest cisza, tak sobą mi widać. Nie wiem, czemu zaparował, czy aparat zaparował, bo tu jest gdzieś cieplej na dworze. Może kwestia wygodności jeszcze. Czekaj, bo chyba nie zapisałem tego zdjęcia. Więc oni mają okropny obecnie poziom sprawdzania tych magazynków, ale inne sprzęty mają się całkiem dobrze, będę szczery, że to nie rzuciło mi się w oczy, żeby te magazynki takie, u nich takie zwykłe, te tańsze wersje, zaraz pokażę które, no to z nimi nie ma żadnych problemów. Wiecie, te co wyglądają jak te, tak, zwykła kostka, bo jeśli widzicie, bo mówię, zaparowało, te zwykłe, najprostsze, plastikowe, ja je mam do naprawy tylko po to, że są brudne w środku, w sensie tylko po to je ludzie mi dają, dają, że ci tam się brud dostanie podczas i tak dalej. Więc, mówię, sorry, że nie będziecie dużo widzieć, no ale ja ten film nie jest ułożony, przygotowany, po prostu przyszedłem wynerwiony, jeszcze nawet nie ubrany, nie przebrany, bo jestem po prostu do 3 w nocy. Oczywiście nie będę mówił, że 2 godziny w nocy spędziłem na tym, żeby pisać komentarze z ludźmi i tak dalej. O, kolejny. Coś jest, znaczy jest to brudny w środku. Nie wiem, czy taki brud uznać za dziadostwo, czy to pleśń chyba nawet jest, serio, chyba mam spleśniały magazyn w środku. Zrobię, potem może się rozumie, lepiej to zobaczy. No powiem tak, no, magazyn wygląda, że ma takie włoski małe, no wygląda jak pleśń albo jakiś pył. Nie ukrywam, że ani jedno, ani drugie z Chin mnie nie interesuje. Nie chciałbym mieć spleśniałych rzeczy z Chin w obecnych czasach. Ale ogólnie, wiecie co, ten magazynek, wiecie co, pokaż.
To jakiś odpad. Ma tyle wad wizualnych. Niech to będzie recenzja, nie tylko, że wada jest jednego typu. Zrobię wam parę zdjęć. Ten magazynek wygląda jakby po prostu maszynę miał, maszyn nie potrafili sobie zrobić i ustawić. Ma elementy porysowane, powgniatane. Odlewki, paskudne odlewki. Bo to prawdopodobnie z odlewek są też, albo z demontażu z tych. Wiecie, jak odlewają, to potem demontując może coś wtedy uszkadzają. Ale na pokażę po prostu, że ten magazynek, który teraz mam akurat, ma kilka wad. Jeden magazynek, który rzucił mi się oczy. Wcześniej jeszcze powiem szczerze, że nie patrzyłem wizualnie. Ten już zobaczyłem i nagle się okazuje, że... A zaraz zobacz, ten inny chyba też wizualnie. Znaczy, aha, bo jak nie wypakowywałem. Wiecie co? To co wy na to, żeby zrobić odpakowywanie wszystkich? Ja wiem, że będę dużo przewijał, bo tutaj już nie mam problemu z tym przewijaniem. To zróbmy tak. Albo jeszcze skończę ten jeden motyw, żeby nie było, że ustawiono cokolwiek. Jeszcze mam dwa. Na razie dwa mi się rzuciły w oczy z problemem na... Ile ich odpakowałem? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pudełek, mam około 14. Czyli liczmy, że 1 na 7 średnio, tak? 15%. Słuchajcie, 15% szans, że spełnia się magazynek, który jest coś nie tak technicznie być może, albo spleśniały, albo ten, albo z paprochem. No ale technicznie mówię, te getowe nie były tak złe, jak chodzi o ten o ten popychacz. Bo one faktycznie dopiero w jakimś czasie psuły. Więc zrobimy teraz cięcie. Ja wybiorę wszystkie magazynki z tymi wadami. Ej, one wszystkie mają te wady. Te też ma. Dokładnie te same wady produkcyjne, czyli z nadlewkami. Zrobię wam zdjęcia. Nie muszę robić chyba większość w takim razie. Tylko potem wam powiem statystycznie, jak to wygląda. Ale tu też, ja zrobię fotę. Jest po prostu odłamany kawałek, taki milimetrowy fragment. Wygląda jakby ktoś po prostu wziął i nożem odciął. I w sumie ten jeden element ma dwie wady nawet. To sobie spróbuję zrobić większe zdjęcie. Dobrze, także prawdopodobnie to zaraz mówię, utnę, ale jeszcze zrobię wam to zdjęcie i będę mówił teraz tak. Te magazynki są po prostu zrobione najtaniej jak się da, po taniości. Te konkretne dwa modele. S-Maga się sobie obejrzy wizualnie. Też tutaj jakaś nadlewka. Porysowany, o dziwo. Magazynek świeżo wyjęty, wygląda jakby był pazurami machany. Ale ogólnie jest brudny, z jakimś brązowym czymś pokryty. Takie magazynki, prosto z pudełka. Zrobię jeszcze, mówię, taki bardziej profesjonalne odpakowywanie, żeby nikt się mnie nie czepiał, jak przyjdzie mi ta nowa dostawa. Nie będzie ich dużo, bo na szczęście to było takie małe zamówienie uzupełniające na wiosnę. Masakra, jest cały brudny. Zakurzony, bardziej, ja tu mam magazynki na ścianie mniej zakurzone niż te. Więc teraz sobie tak, żeby nie było, wiecie, za długi filmik. Szybkie podsumowanie. Magazynki specne ARMS, obecnie dostępne na rynku i praktycznie można powiedzieć nowości, S-Magi, czyli tego typu magazynek, oraz getowe, nie wiem jak się nazywają, nie mają jakieś ekstra nazwy, po prostu to G36. O kurczę, jak zaparowało, masakra. Więc te S-Magi i tak dalej nie polecam, nie wierzcie, które grały dosłownie po kilka razy. Getowe mam dłużej, bo od jesieni, teraz jest wiosna, więc całą zimę tylko przegrały po parę imprez, tak, miesięcznie dosłownie. I nie wszystkie grały, bo wiecie, ja mam magazynków dużo więcej niż giver. Więc umówmy się, że grały kilkanaście razy max, jeśli by naprawdę któryś trafił się fuksem. I w tym momencie miałem 20 kilka do naprawy. Z 30 kilku. Także dobrze to nie wygląda. Z tymi, co teraz otwarłem, to wiecie, w sumie mam ich więcej, ale domyślam się, że te też będą te same problemy, no bo czemu miałby nie być, to jest ta sama partia, więc już wiem, co mnie będzie czekało. Jakoś to muszę przeboleć. Możliwe, że ta naprawa, której mówiłem w tym poście na Facebooku, jest na tyle skuteczna, że da radę, tylko to wciąż, wiecie, no, poświęcam swój czas, a czas to pieniądz, po to, żeby zaoszczędzić pieniądz, tak? Tylko oszczędzam kilka złotych, a tracę pół godziny, godzinę na każdy magazynek i tylko jest szansa, że będzie dobrze. Wiecie, to nie jest 100%. Czasami może coś się uszkodzi podczas tego, wiecie, muszę sprężynę fizycznie wyginać, zgniatać. Może coś będzie inne, jakieś wady się pojawią z czasem. A może ogólnie tak po prostu będzie zawsze wypadać, bo jest po prostu spieprzony projekt. Kto to wie? Także do zobaczenia, rolniczego. Na pewno będziecie częściej słyszeć o takich rzeczach, bo widzę, że jest popyt niestety, ale negatywne newsy. No, pozytywne newsy już. O kurczę, coś tam będziecie widzieć może. Pozytywne newsy, no to każdy wszędzie za pieniądze robi, tak?
Można na, wejść sobie na WMazgi, tam zawsze będzie wszystko idealnie, pięknie i tak dalej, bo tam nie powiedzą prawdy, że coś jest żółpieciem. Niestety, próbowałem kiedyś do nich zagadać, no to nie są zainteresowani faktami, ale mam mgłę w bunkrze. Dobra, ekipa, szybki update. W dwóch była pleśń, z jednego wychodziła tu we froncie, drugi miał w środku z jakimś paprochem jeszcze, a trzeci był to, co mówiłem, taki ledwo, to okej, coś tam było, ale mało widać. Czyli trzy bardziej lub mniej spleśniałe. Wszystkie mają nadlewki i takie brzydkie elementy na zasadzie, że wiecie, kto układał kiedyś samoloty takie do sklejania z plastiku, to wie, że te tańsze firmy, to tam te są nadlewki pełne, że po odcięciu nawet są paskudne wyglądające elementy, a te lepsze są lepiej zrobione. Tak samo tutaj, to wszystko jest po prostu tych najgorszych odlewek, które to po prostu wiecie, wytłaczają i tak dalej, i normalnie potem odcinają to i to jest ewidentnie odlany kawałek plastiku, a odcięty i różni się, więc po prostu to widać, na tych magazynkach po prostu widać, gdzie były w ogóle połączone do tej formy. Dodatkowo w S-magach wszystkie S-magi są porysowane, nie mam ich dużo, miałem tylko kilka sztuk, ale dokładnie się przyjrzałem, są normalnie porysowane, że jakby ktoś wziął i wiecie, no paznokciem być może, bo one są dość takie delikatna faktura, to mogę zobaczyć, tak, no znaczy paznokciem można sobie zrobić logo. O, zrobiłem logo X, tak? To jest dziadostwo. I teraz nawet po przetarciu jest. Innymi słowy, porysowane pazurami, tajwańskimi, chińskimi pazurkami. I na wielu są odciski palców. Normalnie widać brudne brudy. To będzie na tych zdjęciach lepiej widać. Do tego dochodzi brud jakiejś tam osady, że jakby ktoś, nie wiem, proszek po prostu tak, taki brązowo jakiś tam huchnął. Nie wiem, co to może być. Ale to po prostu, no teraz patrzę, akurat te są używane, ale też tak patrzę z ciekawości, czy się czymś różnią po użyciu i powiem szczerze, one wyglądają prawie identycznie po tym, jak ja je tam sobie przetarłem w domu po serwisie i przed serwisem, wyglądają prawie identycznie jak te, które prosto z pudełka są, czy po prostu są brzydkie, więc to chyba dużo wam powinno powiedzieć na temat, w jaki sposób to jest produkowane i tak dalej. Wiem, że ma być tanio, no ale bez przesady, żebyśmy mieli pleśń, żebyśmy mieli źle zamontowane popychacze, gdzie blokują się po chwili, żebyśmy mieli jakieś paprochy w środku, ten taki jednym zdjęciu, co wam pokażę, jeden na kilkanaście odpakowanych, tak, że trzeba po prostu czyścić, kto wie co jest w środku, wiecie, już nie będę nawet mówił co jest w środku, a zaraz sobie z ciekawości, wezmę dwie inne firmy, tutaj mam na przykład, żeby wam pokazać tak na szybko, bo mam jeszcze dużo kałachów i tak dalej, Guarder i że na szkole powiem tak, nie widzę ani jednej nadlewki, serio, ani jednego miejsca, gdzie było łączone z tym, serio, bardzo. Powiem szczerze, nigdy wcześniej taki nie byłem pedancik, to nie było tak, że ja coś tam, ja nie zwróciłem uwagi na to, które zmaga wcześniej tak bardzo, a teraz już stąd widzę, nawet w tym słabym oświetleniu, tu było, tu jest normalnie jakby odcięte, wiecie, nożem potem, agietowe, tylko to używane, ale nieważne, to akurat wady są od początku, agietowe, no też tam mam nowe, ale to agietowe mają dodatkowo jeszcze cały ten dół, mają kilka z jednej i kilka z drugiej strony, ten dół najgorszy jest, chodzi o odlewki, ta stopka, ale właśnie, żebyście widzieli. Więc to jest Guarder, po prostu śliczny, jak tak patrzę pod względem detali, takich wiecie, elementów, gdzie się coś zaczyna, gdzieś kończy, jest po prostu dużo lepiej zrobione. Za to się płaci, słuchajcie, no płaci się za jakość też. To nie jest aż takie znaczące, jak się gra, wiadomo, jak tego przecieram parę razy w krzakach, będzie wyglądał tak samo, ale to wciąż powinno mieć dla was znaczenie, bo to też chodzi o technikalia, tak? Spasowanie, dopasowanie elementów i tak dalej, to, że jest popychacz dobrze zamontowany, to wszystko jest ten, zapakowanie ładnie, nie ma ani, słuchajcie, nie ma ani grama kurzu, ani jednego odcisku palca, brudu, nic, czyściuteńki. Ja tak czytam tego magazynku, to ja widzę tylko raz tutaj w bunkrze, jak go wyjmuję z takiego właśnie pudełka, więc jak widzicie, Guarder robi dużo lepsze, Castellane to są. No, też mogę wam powiedzieć, że będzie czyste, no jest zapakowane super. I co mamy? Kilka zadrapań pazurkami, ale kilka. I tyle. Nadlewek nie widzę. Bardzo ładne są. Powiem szczerze, tu bym zarzucił delikatnie niespasowanie. I powiem szczerze, też jest wyjątkowo. Nie, to było fajne. To techniczna wada. Gdzie co ja chyba będę mówił, w każdym może mówił modelu. Pod względem czystości, czyściutki. Żadnego brudu, żadnego pyłku, żadnego kurzu. Kilka rysek na zasadzie, że ktoś gdzieś ewidentnie porysował, bo to też tak samo taka faktura. Jedną nadlewkę tylko widzę na całości, nie jak w tych gietowych, że jest ich chyba cztery są tylko na tej stopce, ale na pewno to jest wada taka, że to się rusza i to powiem szczerze, nie przeszkadza pewnie w grze, ale
patrzycie, jak lata. Castellany. Też budżetowe są, no nie ukrywam, no. 20 parę złotych kosztują, przynajmniej w hurcie, nie wiem, 20 niecałe. Trudno powiedzieć, ja chyba nie będę z tymi strzelał. Kolejny Castellan z innej, ewidentnie inny. Dobra, czyli to jeśli to są też Castellany, tak, CSP skrót, to są dwie dostawy równe. Raz, że inne te opakowania, jak widzicie. Dwa, że tu mają jakieś fajnie, bardzo ładnie wyryte w ogóle nazwy z tekstem i tak dalej, ale miesza z tymi szczegółami. Ale jest dużo fajniejszy, więc ewidentnie ten. Ta sama nalewka w tym samym miejscu, jedna tylko na całość. Czyściutki, bez kurzu, bez brudu. Czyli naprawdę obie dostawy się różnią głównie sposobem zapakowania, bym powiedział, i jednym grawerem, który jest tutaj, którego nie ma tutaj. Tak, miejsce na grawer tu jest, ale nie ma graweru, a to jest grawer. Czyli jak widzicie, nie ma magazynków idealnych. Ja chyba wam celem będę musiał, jak ja będę wszystkim robić, to muszę osobny kanał założyć, gdzie będę mówił tylko o sprzęcie, bo ja tak mogę, wiecie, szczerze, bez ogródek mówić o wszystkim. Guardery. Więc jak widzicie, z tych na razie są Guardery najlepsze. Oczywiście są te najdroższe, więc coś za to najwyraźniej. Tutaj jest to bardzo, rzuca się w oczy. I co mogę powiedzieć, no co ja myślę, ja wciąż będę kupował Castellany, bo są super, jak chodzi o te, wiecie, elementy, o działanie, o trwałość, o to, że pasują do wielu rzeczy. Esmagi, cholera, też są bardzo dobre pod względem tego, one pasują prawie do wszystkiego. Są fajne rozwiązania w środku, gietowe, specne, nie ma konkurencji w tym momencie, więc albo je kupię, albo nie będę miał żadnego. Wiecie, to na zasadzie, że ja uwiązłem z tym dziadostwem i ja się muszę męczyć. Wy macie wybór. Możecie dopłacić parę złotych, kupić sobie coś lepszego. Na pewno GNG są też teoretycznie półka wyżej. Dawno nie miałem GNG, więc wam nie powiem jak teraz, to ja ostatnio kupiłem tam 2-3 lata temu. No to były super, tylko że nie pasowały tak dokładnie wszystkim i tak dalej. Były bardzo fajne. Miały popychać też wychodzący, co akurat dużo osób przeszkadza, ale to... Po to się je kupowałoby, to było wychodzące taki aż od 2,5 cm, że aż do komory wpychał kulkę i wiem, sobie do ostatniej kulki strzelało. Czasami zahaczało dysze i tak dalej, więc to są te problemy techniczne, ale to już wiecie, to jest dopasowanie do konkretnej repliki. Więc, żeby nie przedłużać, i tak to w filmie będzie pół godziny o pieprzonych, brzydko powiem, magazynkach, specny, pół godziny filmik, tak? Więc jeśli wy tak nie macie problemów jak ja, że chcecie do GT magazynki i nie macie wyboru, musicie kupować, no to powiem tak, no specna na pewno odpada, nie myślcie o tym, za duże ryzyko, nawet jeśli jeden magazynek na kilka będzie wadliwy, to macie szansę, że ten jeden na kilka wy będziecie mieli wadliwy, co, odeślecie jeden magazynek, będziecie łazić na pocztę i tak dalej, będziecie go naprawiać sami, będziecie poświęcać ten czas po to, żeby zaoszczędzić ile, no właśnie pytanie, ile zaoszczędzicie, bo wasz czas to też pieniądz, mój czas niestety to też jest pieniądz, ale ja mam przynajmniej tak, że to moja praca, więc mogę naprawiać te magazynki, mogę oczywiście coś w bunkrze fajnego zrobić. No wy, no, kwestia wolnego czasu, tak? Możecie po pracy siadać i naprawiać, a możecie po pracy się skupić na tym, że chcecie pograć trochę, tak? Poszczelać się, a nie naprawiać między szczelankami rzeczy, które się psują. Także jeśli chcecie więcej filmików takich opisujących giwery, gogle, stalkery, cokolwiek, co my kupujemy, za każdym razem będę brał, po prostu mogę wziąć takie to przy rozpakowywaniu od razu zobaczyć i zrobić taką szybką analizę, żebyście zobaczyli, co obecnie na rynku się kupuje po prostu. Ja kupuję w hurtowni, to co ja kupuję, to potem mają wszystkie sklepy na Allegro. Wszystkie, faktycznie, chyba że najpierw się może na Allegro, ale potem nie wszystkie. Ale umówmy się, że... dobra, no teraz skasuję to nazwę, bo nie chcę, żeby było nazw firm, więc nie usłyszeliście tego, co powiedziałem. Ale z wyjątkiem takiej jednej może firmy, mi się wydaje, że wszyscy na Allegro to są z tej samej firmy się zaopatrują, plus oczywiście firmy córki, które mają inną nazwę, a są, mają tego samego właściciela, co ta hurtownia, tak? Oraz oczywiście masa innych, mniejszych firm, które po prostu polegają na tym, tak ja, no, kupuję sprzęt w hurcie, normalnie w hurtowni, nieduże ilości, to nie musi być 500, to ja mogę kupić jeden magazynek, bo nie mam ceny hurtowe, bo już je mam status hurtownika, nie ma znaczenia, ile kupię. Dlatego ja kupuję często i małe ilości, tak? W sensie 10 magazynków, 3 giwery, albo, wiecie, nie będę wam już mówił, no, to się zaopatrzyłem, większość tego, co widzicie, to jest 2 lata ostatnie, a znaczy, całość to jest praktycznie 2 lata ostatnie, z wyjątkiem tam jakichś tam dziwnych Thompsona czy tam M3, ale większość to jest z jesieni zeszłego roku i z zeszłego, to są najstarsze kałachy, a reszta to jest wszystko z zeszłego roku. Czyli nie, z jesieni przedostatnie, no nieważne, półtorej roku mają kałachy, większość reszta z zeszłego roku i ja jeszcze sporo z tego z jesieni. Innymi słowy, mam często rotację, dużo sprzętu się kupuje, sprzedaje, kupuje na części, wydaje i tak dalej.
Więc chciałem, żebyście wiedzieli, że jak coś tam mogę sporo tego opowiadać, pokazywać, jakie paszkwile teraz się mogą trafić na świeżo, a że robię zamówienie co 2-3 tygodnie, w sezonie nawet czasami częściej, ale umówmy, że średnio co 2-3 tygodnie, no to mam często coś, wiecie, może mi wpaść w ręce nowego, czego nie było wcześniej, akumulatory i tak dalej, mogę wam sporo opowiadać. Więc ten półgodzinny filmik teraz niestety większość ludzi was nie do ogląda do końca, ale trudno, no. Nie, ja nie mogę po prostu wam nie powiedzieć o tych magazynkach tak dokładnie. Nie mogę wam powiedzieć tylko ogólnikowo, bo wtedy to traci się sens. Więc albo całe mówię, albo nic. Także trzymajcie się, na razie.